Siemaneczko, Biskaja, jestem nadal, a w dzisiejszym odcinku będziemy kosić kukurydzę. Jest to już czwarty odcinek z polskiej wsi, więc jak ten film wam się spodoba, to łapkujcie i komentujcie. Jak widzicie, tutaj bizon ładnie śmiga z nową nadstawką. Trzeba też sprawdzić, po jakiej cenie chodzi. O, lag. A tu będzie ładnie. Tu jest ten znak. O, on jest tak słabo tu na tej mapie zrobiony ten znak. Nie wiem, ja bym tu tego znaku nie stawiał. No bo jednak jak ja jak do jakichś wykopków, to jeszcze okej. Ale do jakichś takich większych właśnie co ja teraz, o, do kukurydzy, się go nie zobaczy. I będziemy w sumie pod koniec odcinka jechali do mechanika oddać, co jest, oddać, aha, oddać 30 na warsztat. No i teraz wyjadę, to w drugim odcinku, jak to się nie oglądał, to będziecie wiedzieli. No i w sumie w pierwszym też. Ale w drugim coś się z nim stało, no ale tego już nie powiem. Sobie będziemy chyba miniaturkę za chwilę robili. Aha. Co za drzewa? Jak nie znak, jak nie słup, to drzewo. No, ta mapa jest szczegółowo zrobiona. Nawet drzewa zatrzymują. Ała, dostałem krzakiem w głowę. Tutaj będzie ładnie się obornik rozlewać. No w sumie możemy jeszcze pod koniec odcinka zabrać 30 jak taki
i dokończyć łąkę kosić. Ale za chwilę będzie już ciemno i trzeba to zrobić szybko. No i w sumie będzie jeden sezon. Co jest? Czemu to nie kosi? Na sezon. Od 5 odcinka do chyba do 10. 5 odcinków będzie na modę sezon. No co jest teraz? Tak ładnie było, a teraz tak coś to przestaw. Do kukurydzy coś tak jakby wariuje. No tu będzie ładnie się obładniki rozlewać i rzucać raczej i potem tak sobie talerzować. Nie, ten pizon też teraz jak zostaje, bo normalnie też by tak nie jeździł. Ogólnie zbiornik uszczelniałem mu, więc jakoś tam się nie boję, że... O. Idealnie. Miniaturka zrobiona. Można lecieć dalej. No, źle tu kosiłem. Dobra. Tu się sobie zrobimy tu tak. Taki grzecznie. I sobie tu szybko wjedziemy. Niech sobie wyjedzie. Teraz dokładnie. Tylko sieczkarni nie ma, więc może będzie wymieniana. No, za chwilę pełno. Ale to ogólnie pole jest długie. A te będę chciał mieć kiedyś, więc będę je łączył. Siadamy do 60. O. 60 to chyba najbardziej używana będzie.
bo teraz jeszcze mam takiego Forda na testach. Mam do tego Forda, zabrałem na testy, bo można było zabrać coś. To zabrałem. Siewnik. Mówiłem parę odcinków temu, że go kupiłem, ale się pomyliłem. Ja go na testy zabrałem. Więc sorry za tę pomyłkę. Już tak za dużo kupiłem w tych ostatnich paru odcinkach. Ogólnie najlepiej byłoby, jakbym dopełnił teraz tą przyczepę i miał pełny zbiornik i już nic więcej tu na tym polu nie było. Bo chyba będę miał teraz jakby, no, to będę już wszystko miał skoszone. I ta kukurydza będzie postawiona w... Nie, tak kukurydza chyba do świń jednak poleci. No, sprzedam 5 świń. Okej, to jest te mijaki, ogarnijmy. No, ja to wiedziałem, bo to nawet chyba wymaga zaorania i zero nawiedzenia, więc ja to wiedziałem, że to jakieś dużo nie będzie. No, zgasimy, żeby szybciej dojechać. I tu znowu tak sobie jedziemy. No to chyba nawet na dwa razy będzie można, jak się ładnie wjedzie. Już to pokazałem parę razy, że nie umiem zjechać na znak. Okej. Moim zdaniem tu będzie jakieś 2000 jeszcze litrów. Chociaż teraz jak leci te procenty. I następne zwierzę za. No to będzie też trzeba wtedy zabrać je na te pastwisko. Ogólnie to pastwisko jest tylko postawione dlatego, że jest na sezon,
bo przez rok tak i tak nie będą robić mleka, więc te emeru nie będą potrzebowali. A zimę to oni chyba też tam mogą siedzieć, bo jakoś mi się wydaje, że jakieś zimno im to też nie zginą. Wiem, że od głodu mogą umrzeć. Ale właśnie, jak teraz ten 5. odcinek, to będzie ostatni odcinek w sumie bez tego modu. Bo jak mi się w sumie spodoba ten mod season, to czemu by nie? Trzeba ciągle tu nie grać na modzie season. To jednak się myliłem. Już jest 2100. Pewnie będzie jakieś... No, też... Tu też jest... Jaki jest taki pasek? Okej. To sobie to zostawimy. Przyczepa w tym odcinku też nie będzie potrzebna. Ale sobie już na gospodarstwo przyjedziemy nią. To też zebrałem tam. Tutaj też się złośnie przepowiedziemy. No, weźmiemy sobie to. No, krowy nie mają już powoli co jeść ani pić. No nie, jeszcze mają trawę. Słomy nie ma, więc też trzeba będzie prasować. No wody będzie zawsze dużo. W sumie, jakbyśmy zdążyli, to czemu by nie jeszcze gnojowice rozlać? Jeszcze tak na koniec odcinka gnojowica. Ale od kogo bym brał? Tu jest tylko 3000 w tej oborze. W sumie tak naprawdę nie mam co brać. A od krów w tamtej oborze mam 33, a tu mam 62. No jednak te świnie, jeśli to ma tak wyglądać, to będę stawiał chyba tutaj kolejną. Może nie taką samą, ale podobną. Nawet chyba mogę pokazać, jeśli ją mam tu pobraną.
Bo właśnie to jest ta. O, to bym mógł też już na 50. To już taka, no, duża. Tu, czy co? Siano by trzeba było. No i woda, ale wody będą mieli. Znowu to samo. Już kolejny raz to będę robił. I jednak tego raczej na tym odcinku też nie skończymy, bo w sumie nie wiem. No chyba, żebym do brata podjechał po właśnie po tą tego fenda z kosiarką. To się samo stało. Ogólnie tur jest tu używany, ale będzie zdejmowany i kupowany nowy. Bo ten tur nie ma takiego czegoś, więc będzie kupowany nowy. Bo żeby coś robić z turem, to jest tu taki wężyk, tu idzie i on jest tak pod licznikiem i trzeba właśnie tak rękę pod ten tak włożyć. W sumie jakby rozlewanie gnojowicy zrobić, nie połączę tylko właśnie tam. W sumie na odcinku tej beczki nigdy nie używałem, tylko na live'ach. No, ta kosiarka parę dni ma w sumie u mnie jest, a też u innego gospodarza też pracowała. On mówi, że ta cała wszystko się tak nie rozwalało, ale u mnie jakoś na razie nie, tylko się gierścier. A to u mnie w 30 też, 60 na razie nie, przynajmniej nie zauważyłem. Jeśli to nie urosło. Chyba na te 5 odcinków łąka nie urosła. Bo ten mod sezon to na serio tak dużo strasznie zmieni. Bo a nie. Ten mod
sezon będę mógł mieć na odcinek jeden. W sumie nie wiem, czy chcę go tu. Nie wiem. Jakieś, nie wiem, może w połowie tej serii. Na parę odcinków będzie. Bo jeszcze tak dokładnie go nie rozumiem. Jak go tak zrozumiem, już tak dokładnie. Też będę grał na innym save'ie. Na temat sezonu raczej. Żeby dobrze ogarnąć, jak to wszystko działa. Tak raz, dwa, tak raz pojedziemy i tak raz wszystko tu będzie. A może lepiej. Koniec, bo też nie chcę was tym zanudzać. Sobie wyłączyłem, podniesiemy. Okej. A jeszcze zgasimy. Patrzcie, jaki parkurowiec. Pyk, pyk. Będziemy brać nowice od świń. Prasa już jest schowana.
tu się ten rzepak został, który trzeba im dać. Bo zapowiadają deszcze. Więc trzeba zrobić. Ha! Tu już jest gnojówka. Ale to też ogarniałem po streamie. Tam po tym, co chcieliśmy na pierwszym odcinku, też ogarniałem... nie, no tak, tylko tam było rzepak i ogarniałem... akcję gnojowicę, ale mi zabrakło i potem przewinąłem. I dałem też im wody, więc... Uj, co się stało? Czemu mnie... Aha. Proszę, tylko to też jak głupio będzie to wyglądało, jakby to. No i co? Okej. Tu staniemy. W sumie. To ma prawie 9 metrów. Więc żeby nie wjechać tam. Okej. Okay. Chyba to powinno gdzieś na tyle brać. No. Tak mniej więcej. No, dwa razy to. No, moddawkowanie też by się przydał. Nie wygram w tego farminga tak długo, aż nie ogarnię modu season. Właśnie tak samo leci moim zdaniem, a idziemy szybciej, więc szybciej już to robimy. Już też to pomijając, że nie powinienem wyjeżdżać w sumie. No w sumie jakby... Nie jeździłem po tej gnojowicy, więc... No, fabryczka jest taka ładna. I właśnie pod tu górę też jest fajnie, bo... Ten traktor jedzie 8 na godzinę, a tak to normalnie bym pewnie ponad 14 jeździć, więc... Trzeba też to szybko zrobić, bo nie chcę was zamulać. Ale w sumie ten odcinek taki jedyny, bo nie dość, że kosiliśmy kukurydzę. Kolejny odcinek z koszenia, ale tylko teraz kukurydzy. To jeszcze koszenie trawy, znowu. W tym samym łące, bo już tak wtedy... I jeszcze rozlewanie gnojowicy pierwszy raz na odcinku. No z tą słomą jest największą. Nie. Proszę. Nie.
Nie. Ocie. No nie. Dobra, cofniemy się, ale ja tu mam nawet kupiony wąż, więc sobie go... Ale w sumie ja tak nie mam, więc tak trzeba sobie kupić węża. To jest w różnych? Nie, w różnych są drabiny. O, nie myślałem, że o czym zapomniałem. Większy czy dłuższy? Wezmę większy. Kolor. Jak weźmy taki standardowy. A teraz nawet nie mam w czym go przywieźć. O nie. Dobra, no zresetuję pojazdy. Zresetuję też kłada. Okej. Okay. Odpalamy. No, ja rozlewałem wtedy gnojowice bez tego moda. No bo jeśli... nie wiem, no, moim zdaniem wszystko dobrze zrobiłem, więc pewnie się już przyda na zawsze. Tak to bym polami poleciał. O, jest tu, jak zawsze. Ja grałem sobie bez nagrywania na tej samej mapie, tylko na innym save'ie. I sobie zawsze tu samochód tym tak zawalałem. Ta polska wieś, tam jak już będzie ten odcinek set... O Jezu. Na pewno tak, zostanie 60 i 30. Bizon może zostać, ale to tego nie wiem, jak będzie setny odcinek. Ale też już będą przynajmniej trzy inne tuniki. Już takie większe. Już na pewno ten jeden z tych nowych trzech najmniej to będzie... O Jezu. Miał 120 koni. Tam potem drugi będzie miał 170, potem nie wiem... 200 albo 195. Ej, no ale co jest z tym kładem? Po prostu przyczepką, jak on na lata. Kika. Ja mam podobną przyczepkę. Tylko niebieski kolor. Dobra. Chodzimy. Oby to nie była przedłużka. Żeby nie... O, cię. Nie. Okej. Okay. Więc sobie tu driftem jedziemy. Śmieszy mnie to, jak się jeździ w tej grze nieraz. Czy to jest to? Tak, to jest wąż. Dobra, chodź tu wężu. O, co za wąż nieposłuszny. Dobra. Pierwszy raz będę go używał, tego węża ogólnie, w tym farmingu. Czego przejadę. Okej. Okay. Oby było dobrze. Przynajmniej tak. Okej. Okay. Podłącz wąż. Co jest? Okej, okay, trzeba teraz powjechać do przodu. I trzeba coś tu zdjąć? Nie, nie, nie. Trzeba było? Co jest? Okej.
I teraz włącz. Nie. R. Okej. O, bierzemy gnojowice. Tylko nie wiem w sumie skąd. No, tu mają brudno. Zrobię następny odcinek z ogarniania tu całego gospodarstwa. No, 60 na obrotach. Okej. Okej, tu sobie tego wąża damy. Okej, zostawmy to już te drzwiczki. Trzeba szybko tam dojechać. Też mi spinął beczkę, trochę mniejszą, by rozlewała na chyba 4 metry, a ta na 9 rozlewa. I tamta by miała 3000, a ta ma 6000. Więc chciałbym tą zwiększać i też więcej rozlewa, może dlatego. Nie wiem, to jest jak nie wiem, no, bo wszystkiego dostęp przecież. Ciekawi mnie, czy to na pewno jest 9, bo jeszcze tu jest takie. O, akurat. Jeżeli że to jest farming, to jakby do tego. O, też pewnie do tego bym tu rozlewała. Wypompowanie, zmień kierunek pompy na wypompowanie. Aha, że... a potem na pompowanie. Sprawdzę. Tyk. Pompowanie, wypompowanie. Okej. Okay. Teraz sobie tylko dojadę tu w sumie. I tym akcentem. Ale tu teraz śmierdzi. Będę kończył ten odcinek, więc... Zostawcie łapkę. Nara.